Witajcie na kanale Czytamy Razem Książki. Ja jestem Real Princess i o tej samej nazwie mam również drugi kanał, na którym ostatnio się trochę nie pojawiały filmy, z tego względu, że byliśmy na wakacjach, o czym wam wspominałam właśnie na kanale tym tutaj. Poza tym Misiek nam się rozchorował, miałam problem z internetem. Natomiast cały czas nagrywałam vlogi, są obecnie na stole montażowym. Także przy tej okazji chciałam, na zasadzie dygresji, chciałam wam wspomnieć, że no, kanał absolutnie nie jest zawieszony, kanał Real Princess, tylko po prostu montują się vlogi. Natomiast w dzisiejszym odcinku chciałabym wam opowiedzieć i tym samym polecić film izraelski, który oglądałam na Netflixie, a dokładnie rzecz ujmując, jest to serial izraelski pod tytułem Fauda. Jeżeli jesteście ciekawi, co chcę wam o nim opowiedzieć, serdecznie zapraszam do oglądania dalej. Kochani, w moim takim pierwszym filmie przedstawiającym ten kanał, w którym opowiadałam wam, jakie treści będę poruszać, no i orientacyjnie kim jestem, opowiadałam wam, że nie jestem ani literaturoznawczynią, ani też żadną filmolożką, a nawet fascynatką kina. Po prostu czasami coś obejrzę, coś przeczytam, może nawet częściej niż czasami, i mam taką ochotę o tym poopowiadać. Najczęściej są to, tak jak teraz, takie rzeczy, które zdecydowanie chcę wam polecić. Natomiast ja nie jestem osobą, która się... do czego zmierzam? Chcę wam... serial Fauda jest osadzony na pewnych faktach historycznych. On się dzieje teraz, na bieżąco. Jego akcja się rozgrywa bardzo w takiej współczesnej współczesności. Ale nie ma żadnego wytłumaczenia co, dlaczego, jak to, po co, jak. No właśnie, zwłaszcza jak to. Bo oglądamy i po prostu trochę taki szok. Ja bym chciała wam zrobić taki mini wstęp, ale to nie będzie lekcja historii, bo po pierwsze byście się zanudzili, a po drugie ja też nie jestem historykiem z wykształcenia. Natomiast myślę, że pewne podstawy wiedzy mogą się bardzo przydać do rozumienia tego filmu, chociaż tak naprawdę nie są potrzebne, bo film jest tak świetny, akcja jest tak wartka, że po prostu można sobie obejrzeć go w sposób taki bezrozumny, na zasadzie rozrywki, ale ten film jest wart tego głębszego zrozumienia kontekstu. Więc pozwólcie, że zacznę moją opowieść. W 1884 roku zjeżdżają się miłośnicy Syjonu. Gdzie? W Katowicach. Tak, w polskich Katowicach. Z całej Europy przyjeżdżają. I tam zapadają decyzje, że wracamy do Palestyny i będziemy wspierać finansowo wszystkich, którzy wracają, i całą tą akcję. W czasie I wojny Wielka Brytania walczy z Imperium Osmańskim. Imperium Osmańskie to możecie kojarzyć z Wspaniałe Stulecie. Taki był serial, była tam sultanka Hürrem, był sultan, no ale to było Imperium Osmańskie. Tam później następowali tam kolejni sultanowie, podbijali Europę, mieli taką ambicję. No i podczas I wojny światowej Wielka Brytania walczyła z Imperium Osmańskim. Obszar Palestyny był pod protektoratem Brytyjczyków w latach 1917 do 1948 roku. Czyli tam, gdzie byli Turcy, tam były włości brytyjskie po zakończeniu I wojny. Włości, czyli protektorat. I tam była właśnie Palestyna. Jeżeli chodzi o te tereny Bliskiego Wschodu, to tereny dzisiejszej Syrii i Libanu
były pod protektoratem Francji. A tereny dzisiejszej Palestyny, Transjordanu i Iraku to był protektorat Wysp Brytyjskich. 1917 rok. Następuje deklaracja Balfoura. I zapadają tam decyzje o stworzeniu dla Żydów siedziby narodowej w Palestynie. Siedziby narodowej. Przy czym miały być zagwarantowane wszystkie prawa religijne i obywatelskie Arabów. Umowa ta została włączona do traktatu pokojowego z Turcją. A ten traktat pokojowy z Turcją to jest elementem traktatu wersalskiego. A traktat wersalski kończył I wojnę światową. I te różne traktaty były podpisywane z różnymi krajami, dlatego się nazywały, różne miały indywidualne swoje takie określenia. Najczęściej dotyczyły miasta, w którym były, czy miejsca, w którym były podpisywane. Czyli dlatego mówię, że traktat wersalski to był taki główny traktat pokojowy zakończający I wojnę światową. No i jeszcze warto wiedzieć, że było coś takiego jak Liga Narodów. I ta Liga Narodów, to miała, jej celem było zaprowadzenie pokoju na świecie. Ale ona się później przekształciła w coś, co trwa do dziś, ONZ, czyli Organizację Narodów Zjednoczonych. Czyli one mają za cel pilnowanie ładu i pokoju na świecie. No i co się dzieje? Jeżeli jest w 1917 roku deklaracja Balfoura o stworzeniu dla Żydów siedziby narodowej w Palestynie, to masowo przyjeżdżają Żydzi właśnie do Palestyny z Europy i następują zmiany demograficzne. I tak jak było tam bardzo dużo Palestyńczyków, no Arabów, to nagle się zrobiło dużo Żydów. I było to taką kością niezgody. Błyskawicznie nastąpiły konflikty między Arabami a Żydami. Ta masowa imigracja zaniepokoiła Brytyjczyków, którzy, jak pamiętamy, stanowili protektorat nad tym rejonem. Czyli może to nie było takie do końca ich, no ale pilnowali, żeby była zgoda i porządek, przede wszystkim, żeby żeby ten układ pokojowy z tych traktatów pokojowych z Imperium Osmańskim, żeby on był podtrzymywany i te granice. Tak więc zaostrza się konflikt między Arabami i Żydami, których jest coraz więcej. Następują zmiany w proporcjach demograficznych. Wielka Brytania próbowała ograniczyć tę imigrację masową Żydów do Palestyny. No ale nie za bardzo im się udawało. Natomiast naraziła się przez to na ataki organizacji syjonistycznych. One się nazywały Irgun i Lehi. Wielka Brytania, nie mogąc sobie poradzić z tymi problemami i na terenie Palestyny między Arabami i Żydami i wobec ataków tych organizacji syjonistycznych wobec siebie, oddaje ten protektorat, oddaje sprawę palestyńską ONZ, czyli Organizacji Narodów Zjednoczonych. Następnie wybucha II wojna światowa, kończy się II wojna światowa i 14 maja 1948 roku, a w kalendarzu izraelskim, nie znam się, ale możecie mi to wytłumaczyć, to będzie 5 Iyar roku 5708, zgodnie z decyzją ONZ, powstaje państwo Izrael. I od tego czasu trwa wojna i następuje
Fałda. Fałda, jak wspomniałam, to jest tytuł tego serialu, który chcę Wam polecić, a fałda znaczy chaos. I ten chaos trwa do dzisiaj. Zobaczcie, ile lat tam ludzie się po prostu biją, mordują i ten film to jest tak jakby taka soczewka, zbliżenie, bo my to wiemy tylko co nieco z relacji, w wiadomościach, o ile to kogoś interesuje. Gdzieś tam przemkną nam informacje, że jakieś tam spychacze niszczyły arabskie osiedla i domy, że tam się część międzynarodowa z tym nie zgadza, ale niektórzy popierają, a niektórzy nie. Ale to w sumie jednak dalej tam... Właściwie to jest takie, że nie wiadomo o co chodzi. Coś tam do nas dociera, ale właściwie nie wiadomo o co chodzi. No i moja siostra mówiła, bo ja ogólnie nie jestem zwolenniczką takich filmów, takich sensacyjnych, że się zabijają. No ale mówi, no fajny ten serial, fałda, że jeszcze chyba nie oglądała lub dawno nie oglądała serialu tak trzymającego w napięciu. Mój ojciec tak samo oglądał i rozmawialiśmy o tym, że nasz ojciec spać nie może, ogląda tą fałdę, ale moja siostra się w ogóle nie dziwi, bo sama spać nie może, nocami ogląda odcinek po odcinku. No to sobie pomyślałam, no dobra, to jak oni tak oglądają, to może ja też, chociaż to nie jest w ogóle gatunek dla mnie. Powiem Wam, że naprawdę też nocami nie spałam, a są 3 sezony, a każdy odcinek po 45 minut i po prostu tam jest tak fajnie zrobione, że nie jest tak, że jeden odcinek to jest jakaś jedna odrębna fabuła, nie, tylko po prostu się cały czas ciągnie i faktycznie tak jak ten tytuł głosi, chaos, tam jest po prostu totalny chaos i teraz tutaj następuje moja refleksja, ponieważ no nie będę Wam opowiadać, ale z filmu, no, to co oglądam, no to po prostu biedni ci ludzie i ci Żydzi biedni, żal mi było ich i tych Arabów mi było żal i tak właśnie, czy ja wiem o co chodzi w tym całym konflikcie, czy tam oni wiedzą o co chodzi? Chyba już nikt nie wie. I tak samo w tym filmie było przedstawione, bo tak, jedni Arabowie chcą mieć swoje państwo. Żydzi poszatkowali ich teren trochę jak ser szwajcarski wygląda. Jakieś w ogóle europejskie kraje dawno ustanowiły, że tam będzie Izrael. No wyobrażacie sobie, znaczy myślę, że jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, bo Polska po II wojnie światowej też zmieniła swoje granice, nie tak jak chciała, tylko ludność, nie tak jak chciała, tylko tak jak zaplanował Stalin, który wprowadził swoich aparatczyków, żeby niby tam, że Polacy to przyklepują, gdzie wcale tak nie było, znając historię. Ale no właśnie my to znamy. Ja pochodzę z Legnicy i to jest, to są niby tereny odzyskane, które nie są wcale odzyskane. One były odebrane Niemcom, a nam był odebrany Lwów i tamte tereny. Także tylko, że u nas no nie doszło do fałdy. Ludzie się jakby tak poddali temu, jakoś żyjemy. A tam jest chaos. Giną ludzie, giną dzieci. W cały ten konflikt są wplątane też inne kraje na świecie. Serial jest po prostu, jeżeli chodzi o jego walory filmowe, bardzo dobry, bardzo fajny. I tak się zastanawiałam, po co on został nakręcony. Słuchajcie, czytając, przygotowując tutaj materiał, doczytałam się, że główny bohater, Doron, ma na imię Doron, jako taki postać filmowa, to ten aktor to jest jednocześnie producentem, twórcą, może nie producentem, twórcą tego serialu. I on jest wcześniej, nie tak, że był od razu aktorem, tylko on pracował kilka czy kilkanaście lat w służbach wojskowych Izraela. Także on wie, jak tam jest, jak to wygląda. A natomiast drugi współtwórca jest
dziennikarzem palestyńskim, który ma znów iluś tam dziesięcioletnie doświadczenie w relacjonowaniu konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Więc te osoby merytorycznie są bardzo mocno przygotowane do budowania tej fabuły. Ten film miał ileś tam słów krytyki, głosów krytyki, kiedy właśnie rozsławił go Netflix, między innymi, że na przykład była taki głos krytyczny, że tam Żydzi przebrali tam za rybaków i udało im się wejść do terytorium Gazy. A terytorium Gazy jest jest takie bardzo takie zamknięte i tam rządzi autonomia palestyńska. No, jakaś tam, coś tam palestyńskiego. W każdym razie jest ze wszystkich stron otoczona granicą izraelską, więc oni są tacy jakby zamknięci i jednocześnie tam się nie chcą tych Żydów. I bardzo trudno jest się przedostać, że jedne głosy były, no jak to, że przecież to jest niemożliwe albo graniczące z niemożliwością. Natomiast inne były głosy, te chyba arabskie, że no tak, przecież mówiliśmy, że są szpiedzy izraelscy, że tam tworzą konflikty i tak dalej, że są po prostu szpiedzy izraelscy. Mówiliśmy to, nazywaliście nas antysyjonistami, że tylko z nienawiści, a przecież mówiliśmy prawdę. No nie wiem, no nie było mnie tam, nie wiem. Natomiast rzeczywiście konflikt jest bardzo rozogniony. Nie będę tutaj, wiecie, opowiadać, żeby mnie ktoś nie posądził, że stoję po jakimś stanowisku, natomiast, bo nie stoję po żadnym stanowisku, po stronie, nie zabieram stanowiska dla żadnej ze stron. Wiecie co, ja jestem dzisiaj trochę zamotana. W każdym razie i chyba po obejrzeniu tego filmu też nie będziecie zabierać stanowiska żadnej stron, bo trudno jest stanąć za jednymi czy za drugimi, bo mamy wrażenie, że oni są tak podobni w swoich działaniach, tylko motywacja jest trochę inna. Jedni od Allaha, drudzy o swoje państwo i bezpieczeństwo międzynarodowe? Nie wiem, czy to międzynarodowa, no bo jeżeli jest Al-Kaida, nie ISIS, jeżeli jest ISIS, no to ISIS zagraża w ogóle światu, więc każdy ma jakąś ideę, ale jeżeli chodzi o samo wykonanie, no to ci zabijają. Także ciężki jest ten serial, natomiast bardzo Wam go polecam i trochę wiedzy dzięki niemu też zaczerpniecie, a na pewno zapewnicie sobie super rozrywkę na wiele dni, bo jednak 3 sezony, każdy odcinek po 45 minut jakoś tak i będą kręcone kolejne sezony, tylko po prostu plan filmowy został zatrzymany ze względu na kwestię epidemiologiczną związaną z koronawirusem. A jak tylko to się tak uspokoi, to oni będą znowu dalej kręcić, także ja się już nie mogę doczekać. W ogóle na Netflixie się sporo takich filmów pojawiło, dotyczących tak właśnie spraw z tamtego regionu, ale ja akurat jestem na razie po tym serialu i gorąco Wam go polecam. Dajcie mi znać, może już oglądaliście. Ciekawa jestem, co Wy myślicie na temat konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Czy macie jakąś opinię na ten temat? Czy w ogóle macie jakąś wiedzę na ten temat? Bo myślę, że wiele osób nie. Wiele osób nie, bo ludzie wszyscy się tym interesują, a to wobec naszych bieżących spraw. Ja się temu bym wcale nie dziwiła.
Okej, okay, tymczasem myślę, że będę kończyć. Jeżeli Wam się podobał ten film, to proszę zostawcie mi kciuka w górę, zasubskrybujcie ten kanał, jeżeli jeszcze nie robicie tego. I pamiętajcie, że jestem codziennie na Instagramie, na moim Insta Stories. Jeżeli macie ochotę się ze mną skontaktować, czy zobaczyć co u mnie, to serdecznie Was zapraszam właśnie do obserwowania mnie na Instagramie i oglądania na Insta Stories. A tymczasem dziękuję Wam serdecznie za wspólnie spędzony czas. I pozdrawiam Was serdecznie. Pa, pa!